wężowie, opowieści o smokach były bardzo powszechne. Mówiono o nich wieczorami, strasząc niegrzeczne dzieci. Mieszkańcy dawnego Gorzowa mówili o nich trachy. Gorzowskie smoki miały szczególną umiejętność. Potrafiły zmieniać swój wygląd. Pewnego pięknego dnia, gdzieś w okolicy Gorzowa, głodny smok usiadł na wierzbie. Zamienił się w koguta. Kogut był jakiś dziwny i zdecydowanie inny niż prawdziwe koguty. Poza tym wydawał z siebie niespotykane odgłosy. Widziała go stara kobieta mieszkająca w pobliżu. Postanowiła zabrać go do domu, by go nakarmić. Kogut nie chciał jeść. Jakież było jej zdziwienie, gdy zobaczyła go ponownie na swoim stole. Tym razem stało się podobnie. Dziwny kogut był już na kredensie. Pomyślała, że to nie kogut, tylko trach. Postanowiła nie dać się mu tak łatwo zwieść. Wykorzystała stary sposób na pozbycie się nieproszonego gościa. Wzięła miotłę z brzozowych witek, zmiotła koguta i wyrzuciła za drzwi. Gorzowska legenda pokazuje, że dawno temu w naszych okolicach, oprócz ludzi i zwierząt, żyły także smoki. Nie były co prawda zbyt groźne, ale za to niesforne i uparte. Każda szanująca się gospodyni na wypadek spotkania ze smokiem przechowywała w komórce brzozową miotłę, której w razie potrzeby nie wahała się użyć.